Odczytać. W sprawie przyspieszenia ujawnienia wykazu list nieruchomości, za które były wypłacone odszkodowania na mocy układów indemnizacyjnych. Paragraf pierwszy. Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o wystąpienie do Ministerstwa Finansów o ujawnienie w trybie pilnym wykazu nieruchomości, za które były wypłacone odszkodowania na mocy tzw. układów indemnizacyjnych i upublicznienie ich na stronach wyleczonych informacji publicznych. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Publiczny i dostępny wykaz pozwoli sprawdzić, czy spadkobiercy byłych właścicieli ubiegający się o przyjęcie nieruchomości nie otrzymali odszkodowania. To był projekt, który komisja przyjęła na posiedzeniu we wtorek, natomiast przed chwilą zebrała się komisja i wprowadziła autopoprawkę, rozszerzając treść tej uchwały, która w tej chwili będzie brzmiała poprzez zmianę tytułu. On brzmi w tej sprawie wniosku o podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia ujawnienia wykazu nieruchomości, za które były wypłacone odszkodowania na mocy układów indemnizacyjnych. A chodziło o doprecyzowanie pewnych wniosków. Paragraf pierwszy pozostaje w niezmienionej formie. Paragraf drugi wprowadza się o nowej treści. Wnosi się do Rady Miasta Krakowa o podjęcie rezolucji w sprawie niezwykle ważnej kwestii, jaką jest upublicznienie wykazu nieruchomości wraz z podaniem ich przedwojennych właścicieli, za które były wypłacone odszkodowania w ramach tzw. układów indemnizacyjnych podpisanych przez rząd PRL w latach 1948-1971 z 12 krajami. Paragraf 3 w tej chwili brzmi uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 4 to jest uchwała, podjęcie z dniem podjęcia i uzasadnienie jest troszeczkę rozszerzone. Publiczny i dostępny wykaz pozwoli sprawdzić, czy spadkobiercy byli właścicieli ubiegający się o przejęcie nieruchomości otrzymali odszkodowanie. Choć intencją tej poprawki było rozszerzenie, bo w pierwszej wersji mieliśmy tylko wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa, ale w drugiej wersji jest wniosek również i do Rady Miasta Krakowa. I temu służy między innymi ta poprawka wprowadzona dzisiaj na komisji. Chyba nie muszę Państwu tłumaczyć o jakie to układy indemnizacyjne. Choć jeżeli tak, to są pytania, jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pan Krzysztof Baroto. Mam pytanie w takiej zasadniczej natury. No przecież cały problem polega na tym, że tych dokumentów nie ma. Jeżeli dostaniemy odpowiedź, że po prostu no, miasto tymi dokumentami nie dysponuje. Więc no, ja proszę, bardzo rozumiem sens tej uchwały, jak to jest, że większości tych dokumentów nie ma, bo nasze państwo polskie nie wystąpiło na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii o odpisy albo po prostu o zabranie tych dokumentów z ich archiwów, więc po prostu nie dysponujemy tymi danymi, albo w najlepszym wypadku w szczątkowym zakresie. No więc... Znaczy nie, proszę. Nie, intencją jest taką, aby zwrócić się do ministra finansów, do Ministerstwa Finansów. Prezydent powinien w tej kwestii, w ślad za swoim wystąpieniem, nie wiem, pół roku temu czy 9 miesięcy, już nie pamiętam, kiedy to było, kiedy też takim listem otwartym zwrócił się o upublicznienie miejsc, które najprawdopodobniej są utajnione. Te listy są, prawdopodobnie te listy spływają albo są, to nie były do tej pory dostępne. Jeżeli nie będziemy tutaj, nie będziemy prawda, domagać się tego, aby te listy były ujawnione, no to one pewnie nie będą. No może służyć takiemu domaganiu się, nie tak. Czyli głośnemu mówieniu, że
chcemy wiedzieć, kto to jest problem. Proszę Państwa, ja mam tylko Pan Marcinowski. Mamy kolejną listę czasu, chciałbym się wypowiedzieć na ten temat. Nie jedno postępowanie sądowe toczące się przed sądem powszechnym, przede wszystkim w Krakowie, wskazuje, że sąd nie ma wiedzy na temat tych układów zakończonych postępowań odszkodowawczych. I jestem przekonany, że każdy sąd, ambitny sąd, który szuka informacji, może wystąpić o informację, chętnie by z takiego wykazu skorzystał, chyba że są sędziowie, którzy sami szukają wiedzy, kształcą się. Niestety nie. Natomiast tutaj jest jedna kwestia redakcyjna. Czy my chcemy generalnie wystąpić o takie informacje dotyczące gminy Kraków, czy mówimy o całej Polsce? Bo jeżeli zwracamy się do prezydenta, to chyba to jest za mało. Trzeba by tutaj w dwóch listach uzupełnić. Wykazu listy nieruchomości w Krakowie albo w gminie Kraków. Wykazu nieruchomości w Krakowie albo w gminie Kraków. Myślę, że od strony redakcyjnej taka droga poprawka tutaj musi być, bo w tej chwili to jest bardzo ogólne i w zasadzie dotyczyłoby wszystkich list, które Ministerstwo Finansów być może posiada. Dziękuję panu Leszkiemu, bardzo proszę pan Daras. Znaczy, problem jest, pani Kanika powiedziała to samo, co chciałem powiedzieć, tylko chcę powiedzieć, że to prawo uchwały, będziemy ją przyjąć. Dziękuję panu Darasowi, proszę panią Witę. Ja chciałam tylko zupełnie tutaj do koleżanki rzeczywiście potwierdzić, że istnieją takie wypełnione nawet całe wagony akt dotyczących spłaty, myślę, międzypracy państwowej w latach 59-60-61 i rzeczywiście rozmawiając z sędziami sądu, no oni niestety nie mają wytycznych, orzekają na bez braku tychże akt, które są po prostu wypełnione i tutaj ta uchwała uważam jest bardzo dobra i należy ją. Dziękuję pani Pitner, proszę pana Wiesława. Nie, ja tylko chciałem poprzeć ten wniosek kolegi Olskiego. No, trzeba by uściślić, że to nie nam jako Radzie niezależnie, nawet nie mamy uprawy, byśmy się zajmowali całą Polską, tylko raczej gminą. Dziękuję panu Zarabowi, proszę panią Zarabowicz. Ja sądzę, że szanowni państwo, że uchwała ta podjęta przez nas ułatwi również panu prezydentowi Majkowskiemu, dopominamy się, bo już to czynił, a ta uchwała będzie jakby jeszcze jedną uchwałą na pewnej koalicji. Dziękuję bardzo. Pani Szybylek, proszę bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest już chyba, ile ja pamiętam, w tej kadencji druga uchwała w tej sprawie. Ta sprawa ma dwa aspekty. Ona ma jeden aspekt bardzo praktyczny i konkretny, bo bardzo często okazuje się, że kamienica, która została spłacona, jest odzyskiwana przez wnuków czy prawnuków, którzy bardziej chcący niż niechcący mówią, że oni nie mają świadomości, nie wiedzą, że dziadek dostał za to pieniądze. Natomiast trzeba o tym mówić głośno, bo za granicą, w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu jest upowszechniany taki pogląd, że Polska się nie rozliczyła, że nie ma uchwały reprywatyzacyjnej, że nie wypłacono odszkodowań, co jest oczywiście nieprawdą, bo te pakty w czasach komunki zostały podpisane. I na tyle, na ile byliśmy wtedy jako podmiot prawa międzynarodowego tolerowani, to te rzeczy zostały uregulowane, więc wydaje mi się, że no, powinniśmy o tym mówić, tak jak powiedziałem, w dwóch aspektach. W aspekcie lokalnym i bieżącym, i w aspekcie takim, że jako państwo, czy jako spadkobiercy, czy następcy prawni naszych, nie wiem, no, dziadów czy ojców, no bo ja się urodziłem, jak większość tutaj urodziła się po wojnie, wobec tego już nie byliśmy jakby podmiotami tego, ale jest mi szalenie przykro czasami słuchać takich pretensji, że ktoś gdzieś ma tu jeszcze jakieś nierozliczone długi. Natomiast są kamienice na Kazimierzu, które się rozsypują i chętnych na nie nie ma. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę panią Wyszyńską. Ja mam jedno pytanie, ponieważ pani mówi, że te listy są utajnione i to są sprawy międzynarodowe. Czy tam pan prezydent miasta Krakowa nie wystąpił do ministra finansów, czy nie do premiera po prostu? Premiera, ministra finansów. Chodziło mi o to, żeby
minister finansów doprowadził do upublicznienia jej poprzez informację publiczną, czyli wywieźli tą listę. Dlatego do ministra finansów, bo do niego trzeba się zwracać zapytanie dotyczące gdyby w sprawie indywidualnej. Do kogo się pisze? Do ministra finansów o odpowiedź, czy było wypłacone, czy nie było. I na obu odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie, że nie umiał odpowiedzieć, ale to nie wyklucza, że takie odszkodowanie było wypłacone. Czyli tak na oko. Tak na oko. Nie, tylko nie wyżej po prostu zaadresować, bo, no bo tak to będzie taka odpowiedź. No, to jak w pojedynczym przypadku, to będzie taka odpowiedź w całości. Dziękuję Pani Miszyńskiej, proszę Pana Pasterna. Jeżeli ja jeszcze mogę też do tego dodać w tej dyskusji, to jak, stąd jest ta autopoprawka, bo jedno jest to, żeby prezydent to ministra finansów, a drugie jest rada, żeby szeroko podjęła jakąś rezolucję i napisała w tej sprawie do parlamentarzystów. Możemy tego zrobić, nie możemy. Możemy zrobić, rozmawiałem z przewodniczącym, że możemy napisać do parlamentarzystów. Żadnego problemu. Nie uchwałę, to prośbę i pismo. Ale to może tutaj to, co Pan nam powiedział, jest bardzo zadane do prezydenta. Proszę, teraz przepraszam bardzo, mówimy na przestrzeń, już weszliśmy w tym kawiarni, ale Pan Pasterna powiedz. Więc ja bym tutaj jeszcze, to trochę szkoda, że tak w biegu to zdecydowaliśmy na komisji, ale to by można było jeszcze pomyśleć o tym, żeby wystąpić czy do ministra sprawiedliwości, bo to sędziowie powinni mieć jakieś wskazanie, żeby bez sprawdzenia tego Ministerstwa Finansów nie oddawać kamieni. I to jakby jest w kwestii ministra sprawiedliwości, więc tutaj jakby troszeczkę we własne piersi się muszę uderzyć, że żeśmy tego na komisji nie przedyskutowali, ten pomysł się nie pojawił wcześniej. Jeszcze drugą rzecz chciałem powiedzieć, że to, co my w tej chwili robimy, to ma wymiar symboliczny, ale czasami symboliczne działania przynoszą efekty. W związku z powyższym taką mam propozycję, nie wiem, czy ona jest do zrealizowania, żeby Pan Przewodniczący zaproponował, żeby podobne uchwały podjęły inne dzielnice, bo w końcu w kilku dzielnicach Krakowa to się pojawia, bo tylko w dzielnicach absolutnie od nowa wybudowanych nie ma tego problemu. Więc myślę, że inne dzielnice mogłyby podobną uchwałę podjąć i naciskać z równą siłą, a wtedy zwielokrotnioną. To jest tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Oddaję głos radnicy, czy chcesz powiedzieć jeszcze na jakieś ustosunkować się do propozycji, która była zawężenia do Krakowa? Nie, znaczy ja uważam, że nie powinniśmy się zawężać. Jedna ścieżka jest prezydenta, który występuje, jeżeli to prezydent występuje, to znaczy, że to tym domaga się kwestii związanej z Krakowem, a tamta jest jakby taka ogólna intencja z wystąpieniem. Mnie się tak wydaje, że tak jest to zręcznie. Jest to zręcznie. Proszę bardzo, Pan Sercz. Proszę Państwa, ja uważam, że bardzo mądra, bardzo dobra, bardzo dobra uchwała. Dziękuję. Bardzo ciekawą rzecz zaproponował. Tylko właśnie zróbmy to, że tą uchwałę przyjmijmy i to będzie pierwszy krok. Będziemy mieli uchwałę zapewne odpowiedź z Urzędu Miasta od Pana Prezydenta. Mając tą odpowiedź, następny krok komisja pochyli się, zajmie stanowisko i na pewno wysmaży, że tak powiem, kolejną uchwałę na uchwałę do procedowania. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę. Myśmy chyba, że jakieś pół roku temu podejmowali, czy 9 miesięcy tę podobną uchwałę. Czy ktoś prezydent nam odpowiedział na tę uchwałę? Ale też podobna intencja była taka sama. Mamy komplet, prosimy o komplet. Proszę Państwa, nie widzę więcej chęci w dyskusji. Bardzo proszę, głosujemy do projektu uchwały. Gdzie jest Państwa za przyjęcie? Siedemnaście osób za. Dziękuję. Kto jest Państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 17 zawsze się zawsze przyjmujących 0 do 8 do 8.